Ferie na półmetku, zajęcia dla dzieci i młodzieży zorganizowano też w powiatowych placówkach. Są to zajęcia przede wszystkim z prac plastycznych, z ceramiki, stworzenia biżuterii, czyli to są typowo prace takie manualne, prace o charakterze artystycznym i przede wszystkim cieszy nas to, że jest jak zawsze, jak co roku bardzo duże zainteresowanie dzieci. Zajęcia odbywają się m.in. w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie. Bardzo duże zainteresowanie. Dzisiaj na zajęcia przybyło do nas 18 dzieci. Jest to grupa wiekowa od 6-latków do 13 roku życia. Na zajęcia regularnie przyjeżdżają dzieci nie tylko z Wejherowa i najbliższych okolic, ale też dalszych miejscowości powiatu, na przykład Łabieńskiej Huty czy Bendargowa. W programie oprócz kwestii plastyczno-artystycznych młodzież zwiedza miasto i uczestniczy w zajęciach muzycznych. Wszystkie spotkania są tutaj bezpłatne. Na spotkanie podczas ferii zaprasza też Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Tutaj oprócz zajęć artystyczno-plastycznych przygotowano także te, które dbają o rozwój kulinarny i zawodowy. To dla dzieci młodszych to są zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne. Wczoraj na przykład piekliśmy pączki, wyśmienite pączki. Dawno takich dobrych pączków nie jadłem, chociaż malutkie, no ale te małe rączki, takie małe pączki nawet się rymuje, robią. A starsza grupa pod kierunkiem Romka Drzeżdżona bawi się w dziennikarzy. Dzieci uczestniczą w zajęciach od poniedziałku do piątku. Ilość miejsc jest ograniczona. Zajęcia odbywają się odpłatnie. Lokalny punkt informacyjny Funduszy Europejskich we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatowym Centrum Informacyjnym w Wejherowie zorganizowali spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych. Na tym spotkaniu będziemy chcieli zapoznać osoby, które będą uczestniczyć, w jaki sposób w najbliższym czasie będą mogły skorzystać z tych programów, w jaki sposób będą mogły ubiegać się o to, aby założyć działalność gospodarczą, w jaki sposób możemy pomóc. Spotkanie stanowiło istotną pomoc w kwestii wsparcia dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą. Dotychczas ze względu na ogromne zainteresowanie zorganizowano w starostwie już 2 takie spotkania. Thank you.